Ten rok mi minął bardzo szybko. To był wyjątkowy rok. W zasadzie pierwszy tydzień nowego roku był cudownym, wspaniałym rozpoczęciem. Zapowiadał się bardzo optymistycznie. Drugi tydzień niestety już przyniósł tragiczne wydarzenia dla mnie, dla mojej rodziny. Praktycznie minął już rok. To ciągle gdzieś we mnie jest takie niedowierzanie, że coś się stało. To jest takie trochę bycie pomiędzy, że ciągle się czuję jeszcze zapachy, są wszystkie rzeczy, jest ogromna tęsknota i taka jakaś lekka naiwność, że on jeszcze może przyjdzie, że on jeszcze wróci. Pani nie lubi, żeby mówić o pani wdowa po Pawle Adamowiczu? Nie, ja ciągle się czuję żoną. Ja ciągle się czuję żoną. Noszę obrączkę, Pawła obrączkę zaraz po śmierci. Włożyłam na szyję i czuję się tak, że jestem jego żoną, a on jest moim mężem. Jak się czują pani córki? Był taki moment po śmierci męża, kiedy córki pytały się mnie, czy my już do końca życia, czy my już zawsze będziemy nieszczęśliwe i smutne. I ja wtedy bardzo dokładnie im tłumaczyłam, że jest czas smutku, ale że będzie też czas radości i wesołych momentów. Staramy się po prostu żyć normalnie i często jak wspominamy Pawła, to też mówimy o tym w sposób taki bardzo naturalny, tak jakby on był, nie ukrywamy tego, to nie jest temat tabu, ale oczywiście są momenty też bardzo smutne. Byłyśmy ostatnio u znajomych, których córka ma właśnie studniówkę, nasza córka ma dopiero za 2 lata. A pamiętam pierwsze słowa Pawła po wyborach. On zawsze otwierał studniówki i jak został wybrany na prezydenta, to wiedział, że w ciągu tych 5 lat nasza córka również będzie miała studniówkę. I teraz, jak była taka sytuacja studniówkowa, wracałyśmy do domu, no właśnie było znowu bardzo smutno, tak? Że tata na tą studniówkę nie pójdzie, że nie zobaczy jej, że nie pomoże wybrać sukienki. I to są takie momenty, które są bardzo wzruszające i które po prostu powodują, że sobie płaczemy, no ale musimy iść do przodu. Bardzo wiele się w tym życiu u pani wydarzyło. Została pani europosłem. Ta aktywność wzmożona to jest taka forma terapii dla pani? Jeżeli głowa jest bardzo zajęta, jeżeli się dużo pracuje, to człowiek jest tak zmęczony, że ma mniej czasu na takie rozpamiętywanie, rozdrapywanie ran. Ja oczywiście przez pierwszych kilka tygodni w ogóle nie mogłam spać, ale teraz, kiedy mam tak dużo pracy, to po prostu mogę spać i na siedząco, i na stojąco. W zasadzie to życie jest podzielone. Część tygodnia jestem w Brukseli, posiedzenia główne, plenarne mamy w Strasburgu. Też staram się spędzać dużo czasu w Gdańsku. Córka starsza została, młodsza, rozumiem, pojechała z panią do Brukseli. Tak. Bruksela jest całkiem przyjaznym miejscem, aczkolwiek to w Gdańsku czuję się tak naprawdę jak w domu. Tu przede wszystkim są rodzice Pawła, którzy są już, jak to się mówi, wiekowi, są moi rodzice. To tutaj spędzamy wszystkie święta, to tutaj odbywają się wszystkie uroczystości, to tutaj też właśnie niedawno powołany został Instytut Pawła Adamowicza, który niejako gromadziłby całe dziedzictwo męża. Pani w tym roku będzie wolontariuszem w OŚP-u? Tak, będę miała swoją puszkę, dlatego że zawsze pomagałam Pawłowi, tak, on zbierał, ja wręczałam naklejki. Boję się natomiast tych przeżyć natury emocjonalnej, tego się boję, tych wspomnień. Ale z drugiej strony chcę to przepracować, bo wierzę, że zamknięcie tego okresu pewnego żałoby taką rocznicą pomoże nam jakby przejść przez te kolejne etapy żałoby. Muszę przyznać, że córką jest bardzo trudno, dlatego że one oprócz tego ubiegłego roku zawsze były z Pawłem, zawsze z nim zbierały i były z nim zawsze na światełku do nieba na scenie. Myślę, że to opatrzność boska, że właśnie w tej sytuacji ich nie było. Starsza córka wyraźnie powiedziała mi wczoraj, że nie popiera tego, bo chce się teraz od tego wydarzenia po prostu odciąć. To jest po prostu trudne przeżycie.
Czego mogę pani życzyć? Przyda mi się siła i energia, żeby realizować te zamierzenia, czyli dalej starać się walczyć z inżynierią społeczną, z mową nienawiści, z dezinformacją, aby ta moja praca przyniosła jakieś konkretne rezultaty. I na pewno bardzo zależy mi na tym, żeby rozwijał się dobrze Instytut Pawła Adamowicza.